Także proszę Państwa, Babilon Wielki, ciekawostki ze starożytności itp. Zapraszamy serdecznie. Babilon Wielki. Czym jest Babilon Wielki? Babylon the Great, czyli Babylon Wielki, proszę Państwa. Babylon the Great. Zaniósł mię na puszczę w duchu i widziałem niewiastę siedzącą na bestii. A niewiasta była ubrana w purpurę i w szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie, perły, miała w swojej ręce złoty puchar. To tak się pięknie mówi o skromności, o miłości, o... Ale tak naprawdę jest inaczej. A na ulicy ciebie mogą zamordować, ciebie mogą zabić, pobić, tak jak Janka Witka pobili. Tam już nie mówiąc, że na Lubelskiej 32, ale pobili na parafii tutaj Saska Kępa. No to przecież to są rzeczy, to są fakty. To są rzeczy autentyczne, to... Nie jest zmyślone. Janek Witek był u księdza Palecznego też przez Moherowych pobity. Tam pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, bo jesteśmy przecież w Warszawie, prawda? Tylko żeby nie było jakichś tam wstawek, bo jak, tak jak mówię, Babilon Wielki, no to religie wielkie, prawda, potężne, które mówią o świadkach Jehowy na przykład. A czemu wy tak, was tak mało jest? No to właśnie dlatego, że świadkowie Jehowy nie należą do Babilonu Wielkiego, do wielkiego imperium religii fałszywych, tak. A 10 rogów będą nienawidzić, zniszczą, tak, ogołocą, tak. Ciało jej jeść będą. Państwo zobaczą, że teraz te kościoły takie biedne się zrobiły w jakimś momencie, że ciało jej jeść będą. To wszystko z Apokalipsy. Zapraszamy do 17 rozdziału Apokalipsy świętego Jana. 18 rozdziału. Radio Koncita. Dziękuję za oglądanie, czyli bardzo miłe, prawda? No, dziękujemy za oglądanie. Thank you very much. Thank you very much.
kościoły chrześcijańskie, propaganda wielkiego Babilonu. Taka cisza, jakby no cisza nocna, no w końcu jest noc. Cisza, cisza nocna, elementy pogańskie, wszędzie pełno elementów pogańskich. Obniżą 15. Można tutaj jeszcze wskazać ulgę innowacyjną. Maniera w języku polskim, manieryzm. Kosztów podatkowych w przypadku takich firm, które ponoszą bardzo duże nakłady na opracowanie.
Tak, nie wykazują, we trzeszczą. W jaki sposób ustawodawca im pomógł przez to, że część kosztów będzie, znaczy strata tak naprawdę będzie mogła być zwrócona przedsiębiorcy. Gotówce nie będzie musiał przedsiębiorca czekać, aż osiągnie jakiś dochód, żeby móc tą stratę z nim skompensować. Więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które powinno ten kulejący... Zobaczymy. Żeby taką ulgę uzyskać. I wcale nie jest to ani łatwe, ani tanie. I bardzo często przedsiębiorcy woleli kupić jakąś technologię za granicą, nawet już sprawdzoną, a nie korzystać z tej ulgi. Jest to krok w dobrym kierunku. No i szereg takich małych zmian rzeczywiście następuje. To nie jest tak, że Ministerstwo Finansów tylko na przedsiębiorców czyha i próbuje im każdą złotówkę zabrać. Natomiast trudno powiedzieć, że jest to taki krok jednoznacznie w kierunku proprzedsiębiorczym, bo tak naprawdę część działań ułatwi życie przedsiębiorcom, a część je skomplikuje, utrudni i trochę zwiększy ryzyka. Inna zmiana, która może trochę skomplikować. Od 1 stycznia obniżono do 15 tysięcy złotych limit transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy, czyli według ustawy firmy, które płatności powyżej 15 tysięcy złotych będą dokonywać, jak rozumiem, gotówką, a nie przelewem bankowym, nie będą mogły zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów. Właściwie już nie mogą, jeśli to jest taka kwota. I to jest doskonały, ta zmiana jest doskonałym przykładem pewnych absurdów, w jakie popadamy, bo jeżeli popatrzymy historycznie na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, to tam rzeczywiście był taki przepis, który nakazywał przedsiębiorcom rozliczenia w gotówce powyżej pewnej kwoty. Jeszcze do niedawna było to 15 tysięcy euro. Czyli absurdy, Państwo, zobaczcie. 15 tysięcy złotych. Tak, zmniejszono do 15 tysięcy złotych. Nie zmieniła oprócz czysto technicznej zmiany kwoty. Natomiast dodano przepis w ustawach podatkowych, które mówią, działalności gospodarczej i jednak rozliczysz się gotówką, no to nie będziesz mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów. Tak. Z ich interpretacji przepisu o swobodzie działalności gospodarczej dotyczącego limitu kwoty 15 tysięcy złotych jest olbrzymia. Czy przedsiębiorcy się pytają, a co jeżeli mój kontrahent jest z zagranicy, czy też muszę? A co jeżeli ja podpisuję umowę z polskim przedsiębiorcą, ale na podstawie prawa zagranicznego? Wątpliwości pojawiło się mnóstwo do przepisu, który istnieje od wielu lat. Tylko dlatego, że nikt go wcześniej nie stosował, a obecnie jest sankcja zupełnie innej ustawy, czyli podatkowa. Chyba ta liczba wniosków o interpretacje podatkowe rośnie. Znaczy, ta niejasność. Ona się utrzymuje mniej więcej na stałym poziomie. Nie ma jakiegoś lawinowego wzrostu, ale rzeczywiście jest to kilkaset tysięcy wniosków liczba jest ogromna. Ona pokazuje z jednej strony, jak niejasne jest prawo, a z drugiej, jak bardzo... Prawo jest świeckie, nigdy nie będzie jasne. W interpretacjach, bo też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że wiele z tych interpretacji indywidualnych rzeczy już wyjaśnione. To są pytania o... I będziemy wspólnie rozważać tajemnicę radosną, nawiedzenie świętej Elżbiety. Matka Najświętsza odwiedza swoją krewną Elżbietę, by ją pocieszyć, pozdrowić oczywiście i także jej pomóc w codzienności. My też rozważmy tą tajemnicę teraz w sercu i wspólnie się modlmy. Talerz gra. Thank you.
Świadkowie Jehowy nie są Babilonem Wielkim, bo oni są kruszynką malutką. Także już ktoś, mówiłam, żeby ktoś jakiegoś fopa tu nie strzelił, bo teraz każdy się na każdym mści, a nie wiadomo po co. Świadkowie Jehowy nie są wielkim Babilonem. Nie są wielcy w sensie takim, że nie szpanują. Są cząstką chrystianizmu, a więc nie jakiegoś tam chrześcijaństwa nominalnego, na pokaz. Tak. Na bogactwo. No, za zmarłych się nie wolno modlić. Król Saul poszedł do wiedźmy, wróżki z Endor, i został skrytykowany, że w ogóle takie rzeczy jak wróżenie, czarna magia, wzywanie zmarłych, czy modlenie się intencji zmarłych, to jest po prostu niebiblijne. To dopiero potem weszło. My przejdziemy do następnego, bo kłamstwo nie. Badania, że polscy przedsiębiorcy poświęcają, muszą poświęcić bardzo dużo czasu na biurokrację związaną z rozliczaniem podatków, z ewidencjonowaniem, z raportowaniem. No, w zależności od szacunków, to mówi się nawet o jednym dniu w tygodniu. No, dużo to i mało, natomiast nie patrząc na to, jeżeli przeliczy się to na realne pieniądze, no to rzeczywiście robi się to olbrzymia kwota. Dewotki są zachwycone takim widokiem. Tak Zaleski z tymi krzyżami chodzi, tak się wygina, to wiesz, one się cieszą wtedy. Kupa śmiechu. Mormonów dzisiaj też nie było w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, chociaż dużo Arabów, dużo różnych takich ludzi, osób, którzy szpanują językiem francuskim, angielskim, chcą troszeczkę może udać raczej Mormonów, ale Mormonów nie ma. Mormoni tu w Polsce to już na pewno by nie studiowali. Radio kończyć. Zmian. Zobaczymy dopiero w kolejnych latach.
Będziemy świadkami bardzo rygorystycznej dyscypliny fiskalnej, ale no to problemy będą dużo szybsze i będą dużo bardziej widoczne. Przyjaciele, chciałbym zabrać w tej chwili, aby opowiedzieć o bardzo interesujące wydarzenie, jakie ostatnio to poruszyło. Wydarzenie, które mają głębokie znaczenie prorocze. Musieliśmy trochę czasu, aby przyjrzeć się pewnym wyjątkowym przesłaniu, właśnie zamieszczonym w internecie. Jest to szczególne przesłanie papieża Franciszka do zgromadzenia kazaciów charyzmatycznych i niesie to doświadkowe. Tak jak już Pączka wspomniał o strategii na rzecz rozwoju przedsięwzięcia, czyli połączenie się na Kościół Rzymskokatolicki. Został przyjęty przez zaproszenie, stać się jedno. Uważam, że łatwo w jakimś czasie rząd może... Nie jesteśmy w stanie teraz pokazać całego filmu, lecz umieściliśmy go na naszej stronie na szczegóły. Ja jednak poznałem pokazać wam pewne wyjątkowe momenty, wskazać ważne miejsca, które mogą przyciągnąć na szukanie panią premierze, czy to za film o ochronie zdrowia, czy dzisiaj o tym europejskim. No właśnie na konferencji sobie zaprezentuję. Przeprowadził mnie na tę konferencję w duchu Mediasza. Pozwólcie, że wyjaśnię. Natomiast jeśli przyjrzycie się nieuważnie, duch Eliasza spoczywał na chrzcicielu, aby zwrócić serca synów ku ojcom. Wdrażane w celu realizacji. Przerwijmy tutaj. Za chwilę usłyszymy osobisty apel papieża Franciszka. Jednak dla mnie istotniejszym jest to, dobrze przemyślany biskup, biskup związany z panem Narzekarskim. Wydaje się mieć osobisty związek z papieżem oraz być jego wysłannikiem. Nie wahajmy się, że to rodzaj mediatora. Nie jest formalnie katolikiem, lecz anglikaninem. Będzie na własną posługę koncentruje się szczególnie na wprowadzanie jedności między kościołami. Eksperymentować i ryzykować. Nie ma znaczenia, że pojawia się tak, na tym zgromadzeniu charyzmatyczne, ale robi wszystko, by zbliżyć do siebie kościoły. Ewenementem jest przedstawienie siebie jako proroka Eliasza, przechodzącego z wieścią o przeprowadzeniu z powrotem dzieci do ojców, a ojców do dzieci. To poselstwo jedności uznaje ono za marginalne znaczenie różnic doktrynalnych. Możecie posłuchać i zobaczymy, jak to odbierać. I żeby zwrócić serca ojców ku synom, żeby przygotować drogę dla Pana. I wiemy, że proroctwo zawsze ma podwójne wypełnienie. I wiemy, że Eliasz pojawi się też przy powtórnym powrocie Jezusa. Zrozumiałem, że duch Eliasza to duch pojednania. Czasem mają większe... Aby zwrócić serca do siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Wiemy, że przez pierwsze 1000 lat był jeden kościół, kościół katolicki powszechny. Katolicki oznacza powszechny, a nie rzymski. Ponieważ jak jeżeli narodziłeś się na nowo i jesteś katolikiem. Wydaje mi się, że ten SOR jest bardzo istotnym dokumentem. Nie chciałbym wywołać szumu, ale to jest prawda. Słowo katolickie formalnie oznacza powszechne biskupstwo. Jednak to, co widzieliście, skupia się... Będzie przydało jakiś deadline czasowy poszczególnych dalszych elementów. Wdrożenie tych wszystkich, kiedy to nastąpi, wdrożenie współpracy z innymi resortami. Ale także pamiętaj o jednym aspekcie, który dziś podlega Ministerstwu Rozwoju i Finansów, czyli wydatkowanie środków unijnych, tak? A to także jest wiele pytań o deadline, o czas, o ich realizację i o wydatkowanie. Już nie mówię o aspekcie zawsze poruszanym, czyli wydatkowania na infrastrukturę kolejową, ale o szeregu innych kwestiach dotyczących także wydatkowania przez marszałków wojewodów i samorządy lokalne. Bartosz Sawicki. No tak, bo jeszcze nie nad wszystkimi ministerstwami premier Morawiecki ma pieczę. Natomiast to faktycznie bardzo, bardzo ważna kwestia tej absorpcji środków unijnych, bo to nie jest taki ewenement, że w Polsce wyhamowały inwestycje. Podobna dynamika była obserwowana również na Węgrzech, czy też w Republice Czeskiej. Z tą różnicą, że w czwartym kwartale tamte inwestycje, tamta absorpcja środków unijnych faktycznie bardzo się poprawiła. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to nadal nie widzimy jeszcze tej poprawy w inwestycjach i wydaje mi się, że minister Morawiecki no będzie chciał w kolejnych kwartałach zintensyfikować starania, żeby te inwestycje, które no miały być jakby chlubą polskiej gospodarki, jednak wyraźnie odbiły. Tutaj z drugiej strony mam takie przeświadczenie, że po licznych prezentacjach planów, teraz podchodzi czas na działanie, jakby prezentowanie kolejnych planów bez pokazania efektów tych wcześniejszych, no byłoby trochę z takiego PR-owego punktu widzenia niebezpieczne. Jeżeli chodzi o wydatki na inwestycje pokrywane z funduszy europejskich, to jest chyba nadzieja, bo jak dzisiaj pisze na pierwszej stronie
dziennik Rzeczpospolita. Lokalne wydatki rozwojowe mogą w tym roku być aż o 60-70% wyższe niż w 2016 i sięgnąć 40 miliardów złotych. Tak wynika z szacunków Rzeczpospolitej. Ponad połowa tych pieniędzy poszłaby na transport. Czy w takim razie te inwestycje unijne ruszą? Marek Nitr. Tutaj jest kilka etapów jakby wydawania tych środków unijnych. Druga połowa roku była okresem bardzo dobrej kontraktacji, bardzo wysokiej kontraktacji. Plan kontraktacji na ten rok, mimo bardzo słabego pierwszego półrocza, został nawet przekroczony. Teraz po kontraktacji jest taki moment na to, żeby te środki wydawać, czyli żeby rzeczywiście miały realny wpływ na gospodarkę i mam nadzieję, że ten rok rzeczywiście przyniesie tutaj przełom. Natomiast tak patrząc z większej perspektywy, trochę martwiące jest, że aktywność inwestycyjna w Polsce zależy od środków unijnych. 2022, prawda, przyjdzie ten rok i czy wtedy jakoś zamkniemy na klucz inwestycje w Polsce? Nieszczególnie, oczywiście świetnie, żeby środki unijne były wydawane. Jestem za tym, żeby były wydawane i żeby były sensownie wydawane. Natomiast mnie przede wszystkim interesuje ta perspektywa dłuższa, jest tą dłuższą perspektywą, czyli jak zaktywizować inwestycje, niekoniecznie patrząc na to, czy coś nam skapnie z Brukseli. Jeśli chodzi o SOR, to wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński tydzień temu w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej pytał o kwestie, które wzbudziły największe kontrowersje podczas konsultacji strategii. Wskazał, że tu cytat, na pewno mocno dyskutowana była kwestia energetyki. Jak to należy rozumieć, Arkadiusz Pączka? Kwestia energetyki jest pewnie najbardziej konsultowana ze sfery Ministerstwa Energii. Pamiętajmy, że czym są konsultacje międzyresortowe, czy inne konsultacje społeczne. Pamiętajmy o zaangażowaniu energetyki w ratowanie sektora górniczego. Pamiętajmy, że te problemy się dalej nie skończyły. To nie jest tak, że nagle rząd dzięki zaangażowaniu spółek energetycznych w kopalnie problem odsunął na jakąś dalszą, dłuższą perspektywę. Czynniki makroekonomiczne też mają tu znaczenie. No aktualnie ceny węgla, można powiedzieć, że są dla tych kopalni w miarę pozytywne, ale to nie zawsze będzie na dłuższą metę. Natomiast restrukturyzacja jest nieunikniona, tak? My widzimy zachowawczy tryb restrukturyzacji sektora górniczego przez aktualną rządzącą partię, natomiast no, te wyzwania będą przed nami, tego nie uciekniemy. Pan Przewodniczący? Faktycznie zaobserwowaliśmy trochę takie uspokojenie nastrojów wokół sektora górniczego, ale tutaj należy pamiętać o tym, że odbicie węgla bardzo potężne na światowych rynkach zbiegło się z tymi zmianami z zeszłego roku, natomiast wiele wskazuje na to, że surowce jednak w tym roku znowu będą tanieć i ten problem faktycznie może powracać, a polska energetyka przecież boryka się również ze swoimi własnymi problemami, które szczególnie w tym dłuższym horyzoncie czasowym będą musiały być zaadresowane. No chyba, że z pomocą przyjdzie nam Donald Trump, który mówi o tym, że zmiany klimatyczne to jest wymysł ekologów. Marek Dietl. Tak, znaczy tutaj rzeczywiście takie, jak się analizuje długie szeregi czasowe, to od 13 roku pewne tezy odnośnie globalnego ocieplenia już są statystycznie trochę trudniejsze do potwierdzenia, więc wydaje mi się, że ta dyskusja czy naukowców trochę potrwa, bo pamiętajmy, że w historii mieliśmy produkcję wina w Polsce i przez Morze Bałtyckie można było się w zimie do Szwecji dostać na saniach, więc te fluktuacje są, natomiast ja nie chcę rozstrzygać, nie znam się na tym, nie się klimato. Natomiast mogę powiedzieć o takim klimacie wokół kwestii ekologicznych i on się rzeczywiście na świecie trochę zmienia. No, a jeśli chodzi o energetykę, no to zawsze jest ten olbrzymi dylemat między pewną sprawnością ekonomiczną a bezpieczeństwem i to jest taka decyzja, która moim zdaniem jest decyzją o charakterze politycznym, a nie ekonomicznym. Trudno mi ją tak szczegółowo komentować. No, no, ta dyskusja w Polsce nie zostanie zamknięta jak ekonomika energetyki versus bezpieczeństwo. My naszej dyskusji też na razie nie zamykamy, a najwyżej ją zawieszamy. Polskim Radio 24. Czas na informacje dnia w skrócie. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Jest projekt założeń do ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i jest w fazie konsultacji. Szczegóły Barbara Góra. Ustawa wprowadzi przede wszystkim wskaźniki jakości leczenia i system monitorowania zdarzeń niepożądanych, mówi wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. Żeby to działało nie tylko w stosunku do zakażeń bezpośrednich,
nieprzewidywalnych, ale na przykład błędów podawania leków, nie tych, co trzeba. Wojciech Wiśniewski z Fundacji Onkologicznej Alivia uważa, że projekt zawiera wszystkie postulaty środowiska pacjentów. Tam jest wszystko, o co walczymy od wielu lat, czyli szerokie stosowanie rejestrów medycznych, publikacja informacji o efektywności leczenia, certyfikacja i akredytacja ośrodków, aby pacjenci uzyskiwali opiekę tam, gdzie jest ona najskuteczniejsza. Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego zaznacza, że ustawa jest bardzo potrzebna. To jest projekt, o którym się od wielu lat mówiło, którego w Polsce brakuje, który no, dla pacjentów będzie miał szczególne znaczenie. Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku. Barbara Góra, Polskie Radio. Fasady budynków, w których mają siedziby europejskie instytucje w Brukseli, zostały posypane mlekiem w proszku. To efekt protestu rolników domagających się wsparcia z Unii. Demonstracja została zorganizowana w czasie, gdy w belgijskiej stolicy obradowali ministrowie rolnictwa 28 krajów. Beata Płomecka. Z ciągników i ładowarek rolnicy rozsypywali mleko w proszku. Chcieli zwrócić uwagę na zalegający towar w magazynach. Nasz problem obecnie to zmagazynowane 500 tysięcy ton, co jest bardzo kosztowne. Przyjechaliśmy, żeby powiedzieć politykom, że ich decyzja dotycząca całkowitej liberalizacji rolnictwa powoduje, że nasze rolnictwo umiera. Rolnicy narzekali na niskie ceny skupu mleka, które są poniżej kosztów produkcji. Problem na rynku mleka jest spowodowany przede wszystkim nadprodukcją. By poprawić sytuację, Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym roku pakiet pomocowy i zgodziła się na skup interwencyjny. Stąd zmagazynowane setki tysięcy ton mleka w proszku. Rolnicy obawiają się, że sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy, jeśli teraz magazyny zostaną opróżnione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dobiega końca przygotowanie nowego satelity, który będzie obserwował wiatry. Urządzenie Iolus będzie wyposażone w specjalny ultrafioletowy laser. Początek misji planowany jest na ten rok. Więcej na ten temat Rafał Motyluk. Satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej miał lecieć 10 lat temu, ale okazało się, że zaprojektowany laser nie działa w próżni, czyli w kosmosie byłby bezużyteczny. Teraz ten laser, czy dokładnie lidar, to połączenie lasera z radarem, jest już gotowy. Będzie wysyłał impulsy ultrafioletowego światła, które będą się odbijać od cząsteczek powietrza. W ten sposób dostarczą dokładnych informacji o wiejących wiatrach. To istotne, bo wiatry na różnych wysokościach wieją w różnych kierunkach. Meteorolodzy nie mogą już się doczekać, bo takie dane pozwolą znacznie lepiej przewidywać pogodę. Start za kilka miesięcy. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A w naszym studiu niezmiennie Marek Dietl, Instytut Sobieskiego, Arkadiusz Bączka, pracodawcy RP i Bartosz Sawicki, TMS Brokers. Czekając na efekty dzisiejszych rozmów premier Beaty Szydło z wicepremierem Mateuszem Morawieckim i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, a te przypomnijmy, mamy poznać chwilę po południu. Chciałbym panowie porozmawiać o innej wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego. Według niego polski PKB w latach 2014-2015 było przeszacowane, o ile tego Mateusz Morawiecki nie był w stanie określić i może zacytuję, ten rachunek aż tak prosto nie działa, ale zachęcałbym tych ekonomistów, którzy tak bardzo chwalą wzrost gospodarczy w latach 2013-2015, żeby dobrze się przypatrzyli temu zjawisku, bo wiem już z całą pewnością, że niestety znaczna część eksportu wtedy to eksport fikcyjny, którego w ogóle nie było i może jeszcze dodajmy, że wzrost PKB w 2015 roku przynajmniej według oficjalnych statystyk wyniósł 3,3%, a w 2014 3,9%. Co panowie na to, Bartosz Sawicki? Ja to interpretuję w kategoriach trochę takiej zasłony dymnej, no bo to rzucamy takie niedopowiedzenie, że faktycznie jest tak, że wyłudzenia VAT-u odbywają się bardzo często przez jakieś zamówienia eksportowe, które okazują się później fikcyjne. Natomiast to nie eksport był motorem polskiej gospodarki w latach 2014-2015 i faktycznie jakiś umiarkowany, ale podkreślam, umiarkowany wpływ te wyłudzenia mogły mieć, ale w skali całej gospodarki
No, nie jest to coś, nad czym budowałbym taką tezę, że wtedy ten wzrost gospodarczy był tak naprawdę fałszywy i tego wzrostu nie było, bo wystarczy spojrzeć na inne wskaźniki makroekonomiczne, gdzie widzimy ten wzrost gospodarczy, no chociażby stopę bezrobocia. Na przełomie roku 2013-2014 stopa bezrobocia wynosiła w Polsce kilkanaście procent. Jest bardzo silny spadek w ostatnich kilku kwartałach, no nie byłby tak naprawdę możliwy, gdyby faktycznie ten cały wzrost był fałszywy. W tym tygodniu, na sam koniec tygodnia, poznamy dane o PKB za czwarty kwartał i tak naprawdę dynamika PKB będzie w najlepszym wypadku minimalnie powyżej 2% rok do roku i tutaj właśnie upatrywałbym chyba takiej zasłony dymnej, która ma pokazać, że te dane mogą wypaść słabo. Już tutaj takie jest ogrywanie trochę medialne. Dlaczego tak jest? No bo przecież wtedy były wyłudzenia, teraz tych wyłudzeń nie ma, no to gospodarka wyhamowała, a co miała zrobić, prawda? Natomiast z drugiej strony, no należy też pamiętać o tym, że to bardzo niedobrze, że padają takie deklaracje, bo one podważają chociażby wiarygodność szeregu instytucji, między innymi Głównego Urzędu Statystycznego, między innymi Narodowego Banku Polskiego, który też prowadzi statystykę związaną z bilansem płatniczym, czy też Ministerstwa Finansów, które odpowiedzialne jest w dużej mierze za ten sam obszar, chociażby za politykę celną i politykę podatkową, więc no na pewno nie jest dobrze, kiedy padają publicznie takie zarzuty bez jakiegoś potwierdzenia w liczbach, w danych, tylko są to pewne domysły. No i cóż, wydaje się, że w ubiegłym roku mówiliśmy o tym, że Polska jest w pułapce niskiego wzrostu gospodarczego. Ten wzrost jeszcze wyhamował. Mówi się teraz, że sama dynamika wzrostu nie jest taka ważna, ważne są jego komponenty, więc tak naprawdę trudno jest się odnosić do tych sformułowań w taki bardzo jednoznaczny sposób, no bo nie znamy też jednoznacznych liczb. Natomiast podkreślę, że moim zdaniem najważniejsze jest to, że jeżeli faktycznie wyłudzenia VAT-u miały wpływ na PKB, a pewnie miały, to był wpływ minimalny. Marek Dietl? Ja odbieram ten apel jako taką ciekawą zachętę dla analityków. Pamiętam, że bardzo się ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że w 15 roku mieliśmy dodatni eksport netto i to było bardzo miłe. Natomiast dość dużym zaskoczeniem przyjąłem, że Czechy wyprzedziły Wielką Brytanię jako nasz drugi partner handlowy i jeszcze większym zdziwieniem przyjąłem, że jesteśmy tak wielkim eksporterem telefonów komórkowych. Więc to nie jest żadna jakaś chyba nowa teza, bo te dyskusje już się toczyły rok temu. Mniej więcej, czy tam 10 miesięcy temu. Natomiast dobrze jest też te sprawy badać, a szczególnie zachęcam wszystkich do koncentrowania się nie tylko na eksporcie jako jego wartości, jako co oczywiście jest składnikiem PKB, ale wartości dodanej w eksporcie, jak się wartość dodana w eksporcie naszym kształtuje, ile rzeczywiście wytwarzamy tutaj wewnątrz kraju i potem wysyłamy za granicę, czy to jest tylko jakaś kwestia przepakowania produktu, czy rzeczywiście wytworzenia dużej wartości. I moim zdaniem te prace analityczne powinny trwać i ja odbieram tą zachętę, żeby te rzeczy badać pozytywnie. I nie chodzi chyba, znaczy nie wiem, może nie jestem w głowie pana premiera Morawieckiego, ale chyba nie chodzi o to, żeby podważać instytucje. Trzeba te rachunki narodowe cały czas doskonalić, coraz lepiej zrozumieć, bo jest to ciekawa historia, że założenia makroekonomiczne nie zostały budżetu, a się nie ziściły, a jednocześnie dochody budżetu się ziściły, a deficyt jest dużo niższy, więc to nie jest niemożliwe, że coś było dziwnego w tych rachunkach, natomiast rozumiem jakaś robocza hipoteza, która będzie przez ekonomistów teraz weryfikowana. Arkadiusz Pączka. Sądne dni dla Głównego Urzędu Statystycznego, ale już abstrahując od wszystkiego, znaczy rzeczywiście jest tak, że tu kolega podniósł jedną kwestię, o której już część osób mówiła, że w przykładzie telefonów komórkowych byliśmy jednym
z większych eksporterów w Europie, chyba największy, choć ich nie produkujemy. Dokładnie. I to było dziwne, tak? Natomiast no, myślę, że message poszedł trochę zły z tego zdania, jakby, że to jest jakby próba dewaluacji wyników PKB za 2015. Myślę, że nie o to chodziło panu premierowi. Natomiast podniósł pewną kwestię, która dziś pewnie miała znikomy wpływ na całość wyników naszego kraju poza 2015 rok. Ja myślę, że tutaj są instytucje finansowe jak GUS, jak NBEP, które publikują te dane. Mogą spokojnie się odnieść i zrewidować te wyniki, tak? Ja bym tu nie widział dużego wpływu na wyniki za 2015 rok, a rzeczywiście zgadzam się, nie chciałbym tego odebrać jako próba przygotowania pewnego gruntu pod wyniki za 2016 rok. No myślę, że to się źle zbiegło, a informacja poszła taka, że jest próba podważenia wyników za 2015. Rząd jak mantrę powtarza hasło o uszczelnieniu systemu podatkowego, to dobrze. Pytanie, czy równie dobre będą tego efekty. Tutaj jednym z rozwiązań, które mają pomóc w walce z wyłudzeniami VAT-u, ma być mechanizm split payment, czyli podzielonej płatności. To ma polegać na tym, że kupując towar, nabywca dzieliłby płatność na dwie części, kwotę netto, która trafiałaby do sprzedawcy, i podatek, który byłby wpłacany bezpośrednio na odrębny rachunek, do którego dostęp miałby fiskus. Czy split payment według panów ograniczy szarą strefę podatkową i sprawi, że do budżetu będzie wpływało więcej pieniędzy? Bartosz Cewicki. Tak, to jest na pewno jedna z metod, która zresztą jest przez unijne władze zalecana, czy też znajduje się na liście potencjalnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom podatkowym, ale ja mam takie pytanie dotyczące Centralnego Rejestru Faktur. Czy to sprawia, że Centralny Rejestr Faktur, który był na wiosnę ubiegłego roku ogłaszany, czy to znaczy, że prace zostały zawieszone? To znaczy, ja się nawet z tego cieszę, bo Centralny Rejestr Faktur w długim terminie wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. Natomiast sam proces wdrożenia tego rozwiązania byłby bardzo długi. Zresztą po roku, tak naprawdę, no po prawie roku, nie poznaliśmy za dużo szczegółów. To mogłoby być robione albo na zasadach jakiejś spółki córki w Ministerstwie Finansów, czy też na zasadach przetargów. To by się ciągnęło w nieskończoność, a wiemy bardzo dobrze, że ten rząd stawia sobie za bardzo ważny punkt uszczelnienie systemu podatkowego i musi to zrobić szybko, więc split payments na pewno jest lepszą i szybszą metodą na to, żeby było widać wymierne skutki. Natomiast ja bym przypominał cały czas o tym, że te najbardziej problematyczne z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki i łatwości prowadzenia biznesu w Polsce kwestie, to jest m.in. skomplikowanie systemu podatkowego. No split payments na pewno nie ułatwia tego problemu i z drugiej strony też, co niestety jest dosyć częste, powstają pytania, ale tak naprawdę co oznacza ten split payment? To znaczy wiemy, jak funkcjonuje taki mechanizm w jego ogólnych zasadach, natomiast znowu nie poznaliśmy żadnych szczegółów. Czy będą to płatności automatyczne, czy też manualne, dokonywane przy każdym przelewie? No i to tak naprawdę później, jeżeli chodzi o takie życie gospodarcze i prowadzenie biznesu przez poszczególnych przedsiębiorców, to tak naprawdę dużo ważniejsze od tych strategicznych założeń są właśnie te niuanse i te detale, których nie znamy, te technikalia. Jeśli chodzi o split payment i Centralny Rejestr Faktur, to Mateusz Morawiecki w niedawnym wywiadzie mówił tak: od lutego lub marca będziemy mogli przystąpić do bardzo skrupulatnych analiz, które pokażą nam, którędy uciekają nasze podatki, i to jest nasze zadanie numer jeden na ten rok. Czyli nadal jest kluczową wersją jest wdrażany system Centralnego Rejestru Faktur. Oczywiście trwają prace analityczne. Pamiętajmy jeszcze o jednolitym pliku kontrolnym i całej reformie Krajowej Administracji Skarbowej, czyli wdrożeniu KAS-u. I myślę, że są te elementy, na których teraz minister finansów się opiera, tak? Ja myślę, że split payment na razie jest w sferze prac wewnątrz resortu analitycznych i pewnego wdrożenia i tych technicznych kwestii, o których mówił kolega, które mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców i dla użytkowników tego systemu. Natomiast Centralny Rejestr Faktur został wdrożony i mam wrażenie, że
powinniśmy poznać pierwsze efekty tego systemu. Już zgadzam się z tą tezą, że on jest jakby w dłuższej perspektywie obiecujący. Split payment tu i teraz miałby większe znaczenie, natomiast no, rozumiem, że postawiony został w pierwszej fazie wdrożenie tego elementu w połączeniu z jednolitym plikiem kontrolnym. Myślę, że to ma sprawić to, na czym bardzo zależy w założeniach restartu finansów, czyli uszczelnienie systemu. Mark Dietl? Zgadzając się z przedmówcami, tylko bym dodał jedną rzecz, że dobre działanie split payment zależy bardzo od banków. Znaczy, jeśli banki będą szybko zmieniać swoje systemy informatyczne, wprowadzi się też system przesyłania faktur między kontrahentami za pomocą bankowości elektronicznej, to split payment nie będzie uciążliwym rozwiązaniem, prawda? Mamy 16 milionów użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce, logują się średnio co 3 dni, prawda? Logowanie do systemu, odebranie faktury, faktura łączona z przelewem, który dzieli te dwie kwoty, to może być też taka cywilizacyjna duża zmiana w Polsce. Pytanie, czy dla sektora bankowego to będą koszty, czy jak sektor bankowy tego odniesie się, tak? Tak, znaczy na przykład jest pytanie takie, czy wysyłanie bankowością elektroniczną faktury będzie płatne, prawda? No to wtedy banki szybko wdrożą ten system. Jeśli będzie bezpłatne, no to pewnie wolno go będą wdrażać. No jest mnóstwo takich szczegółów, natomiast jest to projekt niezwykle ambitny i mimo, że teoretycznie bardzo dobrze rozpracowany i rzeczywiście rekomendowany przez Komisję Europejską, która się bardzo boi tego, że VAT zacznie zanikać przez nadużycia w VAT-cie, prawda? To jest główne źródło dochodów budżetu unijnego, to jest udział w VAT-cie. Natomiast nie jestem pewien, jak szybko da się to wdrożyć i wymaga bardzo dużej dojrzałości nie tylko po stronie rządzących, ale też po stronie sektora komercyjnego, a szczególnie sektora bankowego. Panowie, to może teraz zmienimy temat. Na początku audycji mówiłem, że będą królować dwa nazwiska. O jednym już mówiliśmy, to teraz przejdźmy do tego drugiego, czyli do Donalda Trumpa. Od piątku przypomnijmy prezydenta USA. Trumpowi okładkę poświęcił tygodnik The Economist. Jest on na niej wystylizowany na George'a Washingtona, który ma przypinkę z napisem I'll be tremendous, co możemy tłumaczyć jako będę olbrzymi, wspaniały, równie dobrze możemy to tłumaczyć jako będę straszliwy. No właśnie, jaki będzie Donald Trump i jego polityka gospodarcza, wspaniała, olbrzymia czy straszliwa? Bartosz Sawicki. Pytanie, jak będzie też prowadzona, czy którymi narzędziami. Na razie widzimy wzrost znaczenia chociażby social media, czyli słynny Twitter Trumpa, którym potrafi rugać i wpływać na decyzje inwestycyjne firm z sektora motoryzacyjnego. Podobnie branża farmaceutyczna też już znalazła się na cenzurowanym. W ubiegłym tygodniu nie tyle jakaś branża gospodarcza czy poszczególne firmy, ale generalnie waluta Kanady znalazła się pod bardzo silną presją po zapowiedziach, że moja będziemy coś zmieniać się w północnoatlantyckim układzie handlowym. Na pewno będą to trudne czasy dla rynków finansowych i wydaje się, że te kilkanaście tygodni od wyboru Trumpa do rozpoczęcia jego prezydentury były stosunkowo spokojne. Natomiast jak spojrzymy na takie wskaźniki, które oddają poziom politycznej niepewności globalnej, to one są na bardzo wysokich pułapach. Natomiast tradycyjnie szło to z wzrostem zmienności na rynku finansowym. W tym roku absolutnie tego nie obserwowaliśmy. Jest tu istnieje duże zagrożenie, że jednak ta polityka z jednej strony też pewnie niekonwencjonalna w wielu aspektach i również prowadzona w dosyć niekonwencjonalny sposób, czy też komunikowana w niekonwencjonalny sposób, to na pewno nie będzie wspierać takiej przewidywalności. Więc rok 2017 nie będzie tym rokiem oczekiwań, no bo 2016 rok wybór Trumpa to Radio Końcówka. I dzisiaj, proszę Państwa, przypominam jeszcze raz, że w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 5.16 jest po prostu sesja i całonocne czuwanie. No myśmy
uciekły razem z tym Kołakowskim, no bo jak ja siedziałam od wieczora, to będę jeszcze całą noc siedziała. No i tak fajnie było, żeśmy potem poszły. Nie. Ale tam do 5 rano można, przecież że są możliwości. Ale nie musiałbym takie, nie musiałbym. Jest na to nazwa, Japonika. Tak, tak. Śródacy Rosjanie są w wielu miejscach, nawet czasami. Gol, tak samo było może, dla niektórych skapujących w miejscach świata. Też nie było na to każdego trzeba modelu. Radio Końcik. Nie opisał tego, co robił usługą dyspozytorską. I dlatego tutaj trudno mi stąd jakiś problem. Wielki szacunek, wielką wdzięczność dla tak wielu duszpasterzy. Te ostatnie 40 lat, którzy nie rzadko w takich dość realne dochody rosły specyficzne i czasami 15% trudnych do życia z okoliczności obejmują tę posługę, a jednak ona owocuje bardzo, bardzo dobrze. No, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy ten model rozwoju dostał żółtą na to spotkanie wyborców i wyborcy tutaj chcą z aglomeracji Miami, ale także pokonali wiele godzin, aby przyjechać, bo były także osoby z St. Petersburg czy z wielu innych tutaj miejscowości bardzo odległych. To zmiana powiedzenia, że kampania wyborcza zaczyna się w stale od przemówień, nawet poświęcają wiele czasu, aby przywieźć swoje dzieci do polskiej szkoły, aby przybyć tutaj na przede wszystkim zwraca uwagę na to, aby razem wspólnie podtrzymać to, co trzymało nas przez te ostatnie 1050 lat naszej historii. Myślę, także że do czasu było wiele pytań o to, jak odbierać Radio Maryja. To bardzo konsekwentnie, jakie będą tego są różne sposoby, różne w sensie tutaj całego mapy, ale najprościej, to jeszcze dodajmy, że Donald Trump zapewnił Radio Maryja Chicago.org, o czym mówił pan doktor Sawicki, wycofanie się, czy ograniczenie renegocjacji nafty, wycofanie się z partnerstwa transpacyficznego, zniesienie ograniczeń ekonomicznych dla wydobycia ropy, uruchomienie do budowy infrastruktury transportowej, czy podpisanie dekretu o ograniczeniu do wszystkim tym, którzy z życzliwością przyjmują Radio Maryja. Zapowiedział także obniżenie uproszczenie podatków księżom chrystusowcom, proboszczowi Stanisławowi no tak, i w perspektywie to na pewno będzie tak jak to miał przyjemność w tych ostatnich słowach do tej rozmowy naszej, niech nam to zawołanie Radio Maryja wszystko jest od autostrad do nas tego spotkania w tych różnych tutaj naszych miejscach skieruje to. A jeszcze dodam, że następne spotkanie w Stanach Zjednoczonych, Stanley Kites, koło Detroit w najbliższą niedzielę, będziemy tam obecni, będziemy głosić kazanie na wszystkich mszach świętych. Serdecznie, gorąco zapraszamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria o pewną wojnę ekonomiczną z Chinami. To może mieć konsekwencje bardzo negatywne. Pewnie każdy z Państwa zauważył takie dziwne zjawisko, że jeżeli mamy jakąś sumę pieniędzy w portfelu, to ona zazwyczaj, jeśli patrzymy konsekwencje także na starym kontynencie, to co z drugiego dystansu, to ona zmienia, gdyby ja myślę, że wyrażam takie przekonanie, że te działania, które podjęły nawet jeżeli to były pieniądze uważane za tak zwaną twardą walutę, tak jak na przykład dolary amerykańskie czy euro, to zazwyczaj dzieje się tak, że możemy kupować z biegiem lat, ale bo to nie jest zazwyczaj kwestia tygodni i miesięcy, ale z biegiem lat możemy kupować coraz mniej. Otóż pieniądz, nawet wtedy, kiedy był pieniądzem kursowym, tracił na swojej chwili nabywczej, czyli za te same towary trzeba kupować jak gdyby większą ilość jednostek pieniężnych. I tak było przez cały czas, dopóki pieniądz był albo biegiem z kursu, albo no był nawet pieniądzem papierowym, w Ameryce jest ale bardzo niskie bezrobocie z drugiej strony. Donald Trump zapowiada zamknięcie się na imigrantów. No i pytanie, kto tę infrastrukturę będzie budował i za jakie pieniądze. Jak powiedziałem, to jest instytucja, która miała prawo pisać pieniądze, nie mówimy o mennicy, bo to jest jakby techniczny spadek bezrobocia właściwie do wartości, które przygotowywania pieniędzy do obiegu, ale mówimy o tym, kto kontrolował ilość tego pieniądza. Z zła strona tego medalu, chociażby oczywiście pierwsze próby liczba poddania wzrosła o kilkanaście ilości w czasie, kiedy kreowanego pracy, w ten sposób pieniądza, tego pieniądza kryzysu, i wypuszczania go do gospodarki, żeby tę gospodarkę
zasilał, że podszukiwał wszystkie transakcje. Pierwsze próby tworzenia bankowości centralnej kończyły się niepowodzeniem, zazwyczaj kończyły się bankructwem banków centralnych. Dlaczego? Cały czas jest bardzo dużo były to banki często prywatne, albo nie podejmują pracy, pozostają poza zasobem siły roboczej. I do tej pory mamy na przykład system banków rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych, to jest system całkowicie banków prywatnych. Ale to jest jakby o spuścizna z tego właśnie dawnego jeszcze okresu. W większości banków właśnie centralne to są pewnego rodzaju instytucje, ale o tym powiem później. Wygląda, i teraz jeżeli chodzi o przyczyny bankructwa banków centralnych, tych dawnych, jest starych, bardzo duże to pole bardzo do tego, bank żeby, centralny żeby miał jakby maszynkę do drukowania pieniędzy. Zresztą taką samą maszynkę ma dzisiaj system rezerwy federalnej, ponieważ w swojej czasie zostały zawarte porozumienia z OPEC, że wszystkie transakcje na rynku ropy naftowej, a to jest bardzo ważny surowiec, w lata 69 XX wieku będą rozliczane w dolarach. I w związku z tym dzisiaj również FED ma tę przewagę nad innymi krajami, że zawsze wiadomo, że te dolary będą potrzebne, bo transport jest globalny, ten surowiec jest potrzebny. Ale mimo tak, że jakby podstawą emisji tego pieniądza papierowego, czyli zwiększania drukowania pieniądza, on się wtedy często nazywał pasywem latami, a nie pieniądzem papierowym, były właśnie zasoby kursu. No i niestety ta była nieodpadna. Zwykle bank centralny deklarował wszystkim, którzy posługiwali się pieniądzem na tanie i pieniądzem papierowym, że w określonej relacji mogą wymieniać te banknoty, czy też pasygnaty na kurs. No ale w takie zdarzało infrastrukturalne. I tak było zawsze. Nie grozi, że po pewnym czasie emisja tych papierowych pieniędzy znacznie przewyższała możliwości wpłaty. Te dwie wypłaty gospodarki należności kursów. No i wtedy niestety nie było innej możliwości, jak tylko ogłoszenie bankructwa. No ale powiem, to było dawno, to nie było jeszcze wiadomo, jak wszystko w tej gospodarce kształtuje, ale w czasach ówczesnych to nie powinno się zdarzyć. To już, proszę Państwa, to się zdarzało w czasach współczesnych, nawet całkiem niedawno. Pewnie słyszeliście Państwo, bo też tutaj wspominam o wielkim kryzysie. To był taki ogromny kryzys, który zaczął się od załamania giełd amerykańskich. 25 kroków. Tylko dlatego, że za bardzo zaczęto spekulować akcjami. To tak było trochę przy tulipanomanii, o której ja też kiedyś Państwu opowiadałam. I w pewnym momencie ktoś powiedział, nie, ja tyle pieniędzy nie dam za te akcje. I byłoby wszystko dobrze, najwyżej by się giełda załamała, bo chyba w nim się odbudowała, gdyby nie to, że te transakcje były sfinansowane kredytem banków, a więc pieniędzy pożyczonych. No, ale nie ma tego złego, co by nadobranie wyszło. Bo po pierwsze, nie regulować chociażby giełd, żeby one zaczęły giełznać, żeby to nie było takie czyste kasyno. I druga rzecz, że Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan oraz Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. O tych państwach rozmawiam z moimi gośćmi w niedzielę o 10.15 w Polskim Radiu 24, magazyn 7. Skąd to najważniejsze wydarzenia w krajach byłego Związku Radzieckiego. Do rozmowy o ich stosunkach z Polską i innymi państwami Unii Europejskiej. Zapraszam w niedzielę o 10.15 do Polskiego Radia 24. Piotr Pogorzelski. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy, komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls Gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Polak ponad rok temu zatrzymany w Syrii został uwolniony i przekazany polskiemu ambasadorowi w Libanie, pisze agencja Reutera, powołując się na kancelarię prezydenta Czech.